Cześć, tutaj Teoci, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Teocinowych Rankedów! Ale piękny wstęp, słuchajcie, tak, uznałem, że nagram wreszcie coś, trochę czasu już minęło, tydzień temu był opening, a taki normalny film, to już trochę go nie było. I uznałem, że nagram sobie Teocinowego Rankeda. Już z góry wam mówię, że pewnie tego nie obejrzycie. A dlaczegoż to spieszę z wyjaśnieniem? Miałem przedostatniego pika i chciałem dostosować jak najbardziej mój pik do przeciwników. Zobaczyłem wszystko poza Ezem i szczerze nie mogłem się zdecydować. Mogłem po prostu piknąć mojego Kha'Zixa i liczyć na to, że może ich po prostu zjem. Ale to jest... To są takie postacie, które są ciężkie do zjedzenia przez Kha'Zixa, co mi się nie podoba. Ezreal zawsze może odskoczyć, Nautilus mnie przytankuje, Vlad zamieni się w plamę, a Sylas jest OP, więc tylko Jarvana i zresztą jakbym się nafidował nawet, to mógłby być problem. Znaczy tylko jakbym się nafidował, to by może problem był mniejszy, bo bym ich zjadał, ale jakbym się nie nafidował, to bym ich nie zjadał, co automatycznie nie pozwalałoby mi pchać dalej przewagi. Nie ma tutaj za bardzo na kim się nafidować. Pomyślałem o Elisce, ale właściwie byłaby lepsza w tej sytuacji. Ja nie widziałem tego Eza i mówię, może będzie AD Carry, którego dam radę kichnąć mój team i to nam wygra cały teamfight i w ogóle. I wy ogóle, ale no... Piknęli Eza. Więc ogólnie na ten moment wygląda to dość krucho. Czuję się useless, zanim jeszcze zacząłem grać. W dodatku piknąłem na to wszystko Lee Sina, którym w ostatnim czasie, w tym sezonie nie idzie mi jakkolwiek dobrze. Więc zresztą wydaje mi się coraz bardziej, że on jest coraz bardziej useless postacią. Kwestia grania nim jest po prostu satysfakcjonująca, jak się odwali jakieś super playsy z tym kickiem. Ale poza tym to jest takie mech. Jest early game, mam jakiś damage, ale muszę trafić z Q. Są postacie, którymi nie muszę niczym trafić, a tego Q jest dość łatwo uniknąć. Ale już sobie zebrał na mnie pieniądze. Przychodzi mid game, już powoli moja postać siada. A przychodzi late game, jestem totalnie useless, bo to co na przykład Kha'Zixem mogę zrobić, sflankować i wybić, zabić jedną osobę, tutaj nie mogę, bo nie mogę po prostu w nią wskoczyć, tylko muszę trafić z Q. Mogę, jedynie co, czego nie mogę na przykład Kha'Zixem, to mogę kogoś kiknąć w mój team. Ale na tym poziomie rozgrywki, uwaga, uwaga, gold 1, daje to średnie rezultaty, o ile w ogóle jakiekolwiek daje. Bo ludzie zanim się skaptą, że w ich stronę leci AD Carry gotowy do zabicia, to czasami jest już za późno. I on zdąży odfleszować albo coś takiego, więc... Wybór był marny. I zważywszy na fakt, że na nagraniach zawsze idzie mi gorzej niż normalnie, to... To dobrze, bo zazwyczaj jestem totalnie zmotywowany i to wygląda tak, że mech, no nie wyszło. A tym razem jestem odgórnie... Zdążył zabić. Odgórnie zakładam, że pójdzie źle. Więc spróbujmy zrobić tak, żeby poszło dobrze. Okej, Jarvan. Fajnie, że bijemy się o kraba. Warto było, Jarvan, warto było. Oj, warto było wziąć tego kraba. Nie wiem, czy musiałem flashować, żeby go red spalił, ale nie chciałem ryzykować, bo jakbym nie sflashował, to bym musiał... Co to było? To bym musiał pod wieżę... Znaczy, w sensie jakby się nie spalił, to bym musiał sflashować po chwili i wtedy bym dostał od wieży dwa hity i bym...
O, za mały ten slam. Jeszcze wybitnie szybko użył plamy ten. Właściwie to ja powinienem... A, już Sylas killa złapał. To jest już średnia wymiana. A i flash no. Gdybym ja miał Warda, to bym na nim grał. Ale go ograłem, sialalala. Dobra, start jest niebagatelny. Przyzwoity bym nawet powiedział. A może jeszcze wilki zrobię, jak już tu jestem. Wyczyszczę całą górną dżunglę. Ten moment... Właściwie wrzuciłem sobie tarczę, kiedy byłem na końcówce. On nie miał jak mnie dobić i już został bez many, więc właściwie wyszło to całkiem przyzwoicie. Wymikrowani i zadrzebiście. Trochę skopałem tutaj Jarvana, trafiłem z Q i użyłem, żeby jak on był w locie swojego. Nie, skupimy inaczej. Jak się ma przewagę, to opłaca się tak pójść. No i oczywiście prawilny ping ward, łapka w górę. Jak za starych dobrych czasów. No i dobrze, że Swain coś dostał. No ja mam 2-0-1, to trzeba wykorzystać. Jarvan jest trochę w D. A nie, właściwie dostał jednego killa, co jeszcze tak źle z nim nie jest. A szkoda. Uff. Zrobimy tu coś? No nie, to jest Sylas i to jest problem. On ma dasha. Na górze jest... Na górze jest Wladimir, który ma plamę. A na bocie jest Ezreal, który ma odskok. Ale mogę spróbować counter junglować przeciwnego Jarvana i liczyć, że go zabije, kiedy go spotka. Co nie jest takie pewne, bo skubany jest wytrzymały. Ukradłeś mi ulta, którego jeszcze nie miałem? To nic. To bym zebrał. Jarvan gdzieś tu szedł. Ale zakładam, że... On ma 4. level. Boże, jaki dzik! Boże, jaki dzik! Tylko idzie do mnie botlane. Nie? Nie. Risky. Bardzo risky, mój botlane się cofnął. 6. Ach, top. No, niewiele zabrakło. Ja tam jestem zadowolony z tego startu. Powiem szczerze, nie spodziewałem się, że będzie tak przyzwoicie. Zobaczymy, czy dam radę cokolwiek z tego zrobić. Na przykład się cofnąć. Chociaż... No, winienem się cofnąć, bo mam sporo kasy, ale... Załóżmy, że... Nice. O BOŻE! To o czym ty gałganie? My bad.
było za dobrze i po prostu czysty fail z mojej strony. To nie było, że coś poszło nie tak. To ja poszedłem nie tak. Ewidentnie wszystko zrobiłem źle. Uznałem, że mogę... Swain ulti. Uznałem, że... boli. Że mogę go kicknąć z samego kickflasha. Powinienem doskoczyć do niego z warda, bo tak to nie miało żadnego sensu. Urgot ulti. Urgot ulti! Jest, no to maga. To był taki fail. Taki... Znaczy, trochę już nie grałem Lee Sinem, ale kurczę, żeby aż tak. Vlad do mnie idzie. Nie, idzie do tego. Nie, nie, to nie ma żadnego sensu. Chodźmy stąd. Trzeba pozbierać coś do zebrania. Właściwie na bocie nie byłem. A to już mógłbym oddać Swainowi, no ale dobra. Tylko że pro... no ja przyjdę na tego ganka, tylko że na szczęście bot lane nie jest taki, że już ma 0-10, nie? Bo często tak bywa. Odlałem ich totalnie. Czerwon. Okej. Bywa. Nic na to nie poradzę. Będę dobrym współgraczem i kupię od cholery Pink Wardów. Aj, go... Walną go Herald! Przykre! Wybuchnij go. Nawet nie musi. Zaraz botlane zacznie flamić, że mnie tam nie było. Aha, Ersona gotowe. Bronimy tego. Nie dajmy im playtów. Oj, ja pierdziu, co to było? Nie dość, że Q totalnie zmisowane, to jeszcze wlazłem w to EZ. Jarvan się zakładam teraz cofnął. To jest Cloud Drake. Ja nie powinienem tak ryzykować biorąc go, ale no zważywszy na fakt, że wydaje mi się, że to jest dobry moment. Co się nawet pokryło. I tak nie miałem ulti. Teraz mam. A jeszcze flasha spaj. Dobrze, to okej, zagrałem. To zagrałem przyzwoicie. Kick w dobrym kierunku, wszystko się zgadzało. Czemu Ezreal przyszedł z tej strony, a mój botlane jest na bocie? Znaczy on chyba przeskoczył przez ścianę, tak zakładam, ale czy ja to przegapiłem? Czemu ten Jarvan tyle bije? Wydawało mi się, że ja jestem w stanie go porawić bezpośrednim tym.
Kurczę, no trochę zmarnowana ta przewaga. Trochę z własnej głupoty. No jak już poczułem, że mogę coś robić, to już zacząłem się wypierdzielać. Herolda powinienem zacząć kontestować. Ten flash był niepotrzebny, znaczy był za późno. Jak jest wcześniej flash, no to by go nie zabili. Tu jest Jarvan. Jeszcze smite w locie. Po to, że jakby przypadkiem przeżył, bo mógł przeżyć od samego dolotu sku. Dlatego ten smite zrobił damage zanim doleciałem, bo jakbym doleciał już, to on by mógł jeszcze coś wykonać, odfleszować albo mnie kicknąć z mojego kika i wtedy byłaby lipa. Szkoda, że opancerzenie wieży zeszło. Reda. Czekaj. Nie mam smite'a, co nie ma sensu. No dobrze, spalił flesza, no. Ja muszę pamiętać, że pod czwórką mam Herolda, nie Warda. No właśnie. Ten skubany Jarvan trochę bije, co mi się nie podoba. Miałem ułamek sekundy, żeby to odpalić. O nie! Ale zjadł go. Nie zjadł go! O nie! Smajcik. Nie trafiłem! Nie trafiłem smajtem we Vlada, bo w miniona trafiłem. Fuck me. Ja się czuję bez tego Warda pod czwórką jak bez ręki. To jest masakra. Już bym odpalił tego Herolda tylko po to, żeby go nie mieć. Ale to jest przykre, że ja go nie trafiłem z tego smite'a. Zabiłbym go jak nic. Dobrze. Ja bym to popchnął jeszcze. Tylko że Jarvan tu raczej już idzie. Dobra, starczy.
Za mało skupiłem się na bocie. No właśnie, już się czepiają. No nie! A już myślałem, że tak ugrałem. A tu dupa. Ten go zabił. Ech, Jarvan, Jarvan. Przecież to było oczywiste, że ich tam przynajmniej dwóch jest, a było trzech. O, agresja. Tylko nie tego trafił ze skilla, którego powinien. Ogra go. No. Jeszcze tego ogra, jak dobrze pójdzie. Odpalaj tego. O, to ma spory zasięg. Ku. O, dobra, zabił. No, Swain kieruje. Znaczy, dostał early ode mnie. Znaczy, dostał. Zginął jako pierwszy. Przyszedłem mu pomóc i tego Sylasa od tego czasu ograł. Gra jest średnia z mojej strony, ale to jest dalej Lee Sin, więc jak na Lee Sin na 5-5-3 to jest całkiem nie najgorszy. Czy ja miałem dość kasy na item? Nie, bo to... Pal się koniu. Czemu nie wszedł smite? Tak miało być. Tak też miało być. Gałgan ze mnie! O Boże, już jak to robiłem, wiedziałem, że robię źle. Hashtag big place, po prostu. Teraz lepiej. Dobra, pora kupić item. No, poziom ewidentnie jest zastraszający z każdej strony. No, Swain się trochę rozbujał, a Sylas jest słaby jak na bycie Sylasem. Czyli 1-1-1. Dobrze, wyfarbił się, on więcej teoretycznie powinien. Znaczy w midgame Ezreal, ale czym dalej tym Jhin. Kryty za pół życia. Tak dalej. Aż mi się nie chce. O, jak go zjadł. Mój team jest kompletnie w dupie. O, chciałem.
Skupię się na Sylasie, żeby wkikować go w mój team, ale w momencie, gdy zobaczyłem, że mój team pije się z kompletnie dwoma innymi osobami, a Swain był gdzieś indziej, nie wiem dlaczego, to wyglądało źle. Niestety, ale to wyglądało źle. Jeszcze stopwatch do tego, jak dodam, to już na pewno będę wszystkie trzy przyciski pamiętał, żeby używać. Ja bym się skupił pod baronem, bo tak jak będziemy stali, chociaż oni go obijają, no ale właśnie, zaraz zrobią engage, a Vlad jednak ma to do siebie, że potrafi przypierdzielić. O, i wyszło jak wyszło. Wszyscy na końcówce życia. Akurat nie w tą stronę powinieneś strzelać, w bo tu już nie żył. Tak wyszło nieźle, 3 za 2. Teraz to już wszyscy się cofnęli. Urgot dał się. O, Urgot chyba zrobił dubla. Swoim mu pomógł, ale. Ja bym tam podchodził barona w tym momencie, żeby zapewnić sobie winę. Dobrze. Co jest? Nie! Mieliśmy wyzonować tego przeciwnego dżunglera. Nie wyszło. No nie taka demacja. Ciekawe, czy cooldown mu wszedł. Właściwie to mogli zrobić tego barona, bo to tak, to myślę, że tego nie skończymy.
Co się tam? Co oni tam robią? Upsi dipsi. O, ulti jeszcze Urgota poszło. Dobrze, nie trafione. No ale właśnie trołujemy w ten sposób. Wyszło! Czy my to chcemy kończyć? O nie, to jednak nie. No, halo! Może chcemy? No ale to już zaraz wstają. Ta walka za długo trwała, zaraz powoli wstają. No ale jak tak pojedynczo się w nas pijają, no to jest po grze. No właśnie. Ale jest win! I to Lee Sinem. To jeszcze taki team, który powinien według mnie nas zniszczyć. Chociaż, znaczy to zaskoczeniem było to, że Swain był dobry, bo Swain zazwyczaj jest na tym poziomie kompletnie bezużyteczny i brak umiejętności i pojęcia bladego, jak ma grać Swainem. A ten Swain był naprawdę przyzwoity. A nawet bym powiedział, że bardzo dobry. 6, 7, 12. Szału nie ma. Ale jest win, jest nagranie. Więc to było na tyle i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Nagrało się, jej. Dobra, no i trzeba będzie Mistrzów Żelaza nagrać, nie? Dobra, do zobaczenia, na razie, cześć.